Małe i tanie mikrofony, czy są warte uwagi? No i przede wszystkim, który z nich brzmi najlepiej? Moi drodzy, na moim biurku już mikrofon od... Wow, wow, wow. Po mojej stronie HyperX Solocast, mikrofon za około 160 zł oraz Endorphi Solum Voice, mikrofon za około 250 zł. A po mojej Razer Siren V3 około 260 zł i JBL Quantum Stream Talk, jest to wydatek rzędu 230 zł. Otwieramy. I mamy wszystkie mikrofony na naszym stole i ciężko sobie wyobrazić większą... Co ty tam już grzebiesz? No grzebię, bo ciekawy jestem, czy można go wyjąć tak o. Aha, znaczy jaki przekrój mikrofonów, każdy inny, każdy w innej stylistyce, nawet kolory wybraliśmy różne, chociaż wiemy, że na przykład Razer nie jest tylko w różowym, to już ostrzegam. Ale dla kogo taki mikrofon? No właśnie, przede wszystkim wydaje mi się, że dla osób, którym zależy na tym, żeby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca na swoim biurku, a jednocześnie nie chcą posługiwać się mikrofonem słuchawkowym, na przykład chcą mieć tą jakość audio troszeczkę lepszą, więc wydaje mi się, że takie rozwiązanie takiego małego mikrofonu, zastosowanie takiego małego mikrofonu będzie po prostu idealne. No i są jeszcze dwa argumenty. Cenowo nie wychodzi to źle, bo do 300 zł wszystkie się mieszczą jak najbardziej. No i druga sprawa, wygląd. Te mikrofony są najzwyczajniej w świecie estetyczne i mogą, jeżeli streamujecie, czy po prostu dbacie o wygląd swojego stanowiska, mogą wręcz upiększać je i ozdabiać. Który, i widzowie już możecie pisać, który byście wybrali z wyglądu, bo tu jest, mamy, tak jak powiedziałem, różne rodzaje, ale który tobie przypada do gustu i który największe wrażenie Zacznę robi. Od tego, który nie robi na mnie wrażenia, Endorphi. Mam wrażenie, że już widziałem kilkanaście takich mikrofonów, no i troszeczkę już ten kształt i ten wygląd mi się znudził. Zdecydowanie bardziej do mnie przemawiają już te jajka, natomiast zdecydowanie JBL przykuwa moją uwagę najbardziej, bo dawno nie widziałem czegoś takiego, jeżeli w ogóle, no i faktycznie to wygląda zupełnie inaczej, a jednocześnie nie wygląda to jak taki właśnie chamski mikrofon, tylko jako coś, co mogłoby posłużyć, nie wiem, jako ładowarka, jako coś, gdzie można odwiesić coś i na biurku wydaje mi się, że schowa się naprawdę bardzo dobrze. JBL w stylu takiego trochę mini shotguna mikrofonu, ale jeżeli miałbym też się kierować swoim subiektywnym zdaniem, to według mnie to jajko Razera jest naprawdę bardzo estetyczne i bardzo przykuwa uwagę. No my jesteśmy gadżeciarze, my chcemy, żeby na naszym biurku się troszeczkę więcej działo, natomiast jeżeli faktycznie ktoś szuka nieco bardziej stanowanych rozwiązań, no to i myślę, że HyperX i ten Endorphi i nawet JBL będzie naprawdę świetnym rozwiązaniem. Tak, warto też powiedzieć od razu grupowo, że wszystkie są podłączane na USB-C, z drugiej strony USB, czyli podłączenie klasyczne. Dodatkowo trzy z nich, HyperX, Endorphi i Razer, posiadają możliwość podłączenia ich pod ramię dodatkowe. Dokładnie, chociaż tutaj zaznaczamy od razu, że trzeba sprawdzić średnicę odporów, bo ona na które jest na ramię. Właśnie, na i będą potrzebne na pewno przejściówki. Jeżeli chodzi o HyperX-a, wydaje mi się, że tutaj mamy taką standardową średnicę, natomiast tutaj zdecydowanie już będą potrzebne przejścióweczki, żeby faktycznie to wkręcić na ramię mikrofonowe. No i pamiętajmy, że Endorphi chyba też swoje ramię mikrofonowe ma. Największy minus tutaj dla JBL-a, który niestety takiej możliwości nie da. Już sama ta konstrukcja no, pokazuje, że jest to mikrofon tylko do użytku w ten sposób. Można powiedzieć, że on już swoje ramię mikrofonowe ma, tak? No przecież na jednym ramieniu test stoi. Test dźwięku tutaj nam pokaże, czy to ramię będzie tutaj potrzebne. To na koniec, to porównanie, jakie opcje dają nam poszczególne mikrofony. Co się dzieje w przypadku HyperX Solocast? A więc tak, oczywiście mamy przycisk mutowania, dotykowy w tym przypadku, więc fajnie, bo nie będziemy musieli niczego wciskać, to nie będzie powodowało nam hałasów. Jeżeli chodzi o dodatkowe multimedia, no to tutaj już więcej nic nie zauważyłem, oprócz tej regulacji, która działa naprawdę sprawnie i możemy ten mikrofon w kilku płaszczyznach przesuwać. Okay. I chyba tu jako jedyny w tylu płaszczyznach i nie ma tu wejścia słuchawkowego. Niestety, to trzeba tego podkreślić, wejścia. No niestety brakuje. Wejście słuchawkowe mamy jednak w tym mikrofonie od Endorphi i to jest pierwsza przewaga. Mutowanie w analogiczny sposób, też dotykowe na szczycie tego mikrofonu,
ale mamy też pokrętło, którego nie było u poprzednika. No właśnie, i to pokrętło odpowiada za regulację naszego gaina. Bardzo ważne ustawienie, ustawienie, które na początku zwłaszcza często się modyfikuje, żeby dostosować poziom naszego mikrofonu, poziom naszej głośności i tego, co on ma nam wyłapywać. No i jeżeli ten przycisk sobie naciśniemy, to zmieniają nam się także kolorki LED-owe, jeżeli chodzi o tą obramówkę, i niestety jeden minus, ponieważ ten mikrofon ma wejście słuchawkowe, więc moglibyśmy słyszeć źródło dźwięku z mikrofonu i chciałbym, żeby po naciśnięciu tego przycisku na przykład zmieniało się z gaina na kontrolę głośności naszych słuchawek. To pozwoliłoby nam też, żeby na przykład tego gaina przez przypadek nam nie przestawić, albo jak będziemy ten mikrofon przesuwać, to żeby to pokrętło gdzieś tam się nie poruszyło. No, to byłoby takie zabezpieczenie. Niestety takiej możliwości tutaj nie mamy. Odpowiadając na wasze pytania, to zmienia kolor, ale totalnie nie zmienia funkcjonalności mikrofonu, ale nadal daje przewagę nad mikrofonem HyperX-a, bo ten nie ma nawet tych podstawowych funkcji. Czy te podstawowe funkcje ma Razer? Jeżeli chodzi o Razera, to miutowanie analogicznie do poprzedników na szczycie mikrofonu też dotykowe. Na tym kończą się możliwości tego mikrofonu, bo nie ma tu ani wejścia słuchawkowego, ani kontroli. Jedyne co, to możemy sobie na tej nóżce delikatnie wyginać mikrofon. Nie powiedzieliśmy o tym, że Endorfi ma tą kontrolę tutaj w wertykalnym ujęciu w każdą stronę. No i powiedziałeś, że delikatnie, no i to jest bardzo delikatnie. Faktycznie ten stopień wychylenia w Razerze nie jest zbyt satysfakcjonujący. Ja mam wrażenie, że można byłoby to konstrukcyjnie rozwiązać troszeczkę inaczej, żeby on się wychylał nieco bardziej w płaszczyźnie, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej. Na przykład w przypadku HyperX-a mamy to zastosowanie troszeczkę lepsze, dodatkowo jeszcze przekręcanie. No, wydaje mi się, że regulacja w HyperX-ie jest o wiele lepsza niż w Razerze, chociaż no, z drugiej strony ten mikrofon ma leżeć na biurku i prawdopodobnie gdzieś z większego dystansu również nas wyłapywać, ale o tym jak brzmi i czy to się sprawdza, przekonamy się już za moment. No i ostatni mikrofon, który może zacznijmy od tej regulacji, tą regulację ma w 360 stopni i dość dużo, jeżeli chodzi o tutaj pion, o wertykalną orientację. W przypadku tego mikrofonu dostajemy wejście słuchawkowe, które znajduje się w podstawce, tu z tyłu, i też pokrętło. Pokrętło służy do miutowania, nie jest dotykowe, jest wciskane, ale nie znajduje się na mikrofonie, co dla niektórych będzie plusem, bo nie ingerujemy w mikrofon podczas miutowania, ale to pokrętło daje nam więcej możliwości, bo jest z jednej strony przyciszanie, podgłaszanie słuchawek, ale z drugiej, jak przytrzymamy, zmienia się kolor na fioletowy, zmieniamy gain. No właśnie, to jest to rozwiązanie, o którym wspominałem, że brakowałoby mi tego w przypadku Endorfi. Rozwiązanie zabezpieczające, ułatwiające konfigurację, zdecydowanie w JBL-u na plus. Funkcje i możliwości tych mikrofonów są wam znane. Jak wyglądają? Wiecie. Jedyne, co musicie ocenić, a w zasadzie najważniejsze, co musicie ocenić, to jaka jakość nagrań wychodzi z tych mikrofonów i my teraz to pokazujemy. Posłuchajcie, jak to brzmi. Mikrofon HyperX Solo Cast. Na moim telefonie już nasz narodowy wieszcz. Przede mną oczywiście klawiatura, bo będziemy również sprawdzać, czy te mikrofony radzą sobie z wyciszaniem dźwięków otoczenia. Zaczynamy test tego mikrofonu. Tyle twarzy, ja zapomniałem tylko jedną, bo wiele razy to nie przypadek, że byłaś ze mną. Mi się marzy, by to powtórzyć. Mówię serio, tobie się marzy superbohater z taką energią. Tego wieczoru wyrwij mnie z domu. Nie mam peleryny, za to nowy dres z Ortalionu. Bądź moim superhero, bądź moim superhero, bądź moim superhero. Hero. Moi drodzy, na moim biurku już mikrofon od Endorfi Solum S i na początku muszę niestety wspomnieć o pewnej komplikacji, a mianowicie o tym, że gain tego mikrofonu jest połączony z głośnością odsłuchu i niestety zwiększając gaina zwiększamy także poziom odsłuchu. No i żeby pozbyć się tego odsłuchu, wystarczy podłączyć nasze słuchawki do komputera bezpośrednio, nie do mikrofonu. Jest jakieś rozwiązanie, ale niestety tutaj taki dość spory minus, jeżeli chodzi o Endorfi. No i klasyczny test mikrofonu. Tyle twarzy ja zapamiętałem tylko jedną, bo wiele razy. To nie przypadek, że byłaś ze mną. Mi się marzy, by to powtórzyć, mówię serio. Tobie się marzy superbohater z taką energią. Tego wieczoru wyrwij mnie z domu. Nie mam peleryny, za to nowy dres Ortalionu. Bądź moim superhero, bądź moim superhero, bądź moim superhero.
Na moim biurku mikrofon Razer Siren Mini wersja 3 i oczywiście Kizo. Tyle twarzy ja zapamiętałem, tylko jedną, bo wiele razy to nie przypadek, że byłaś ze mną. Mi się marzy, by to powtórzyć. Mówię serio. Tobie się marzy super bohater z taką energią. Tego wieczoru wyrwij mnie z domu. Nie mam peleryny, za to nowy dres z Ortalionu. Bądź moim superhero, bądź moim superhero, bądź moim superhero. JBL Quantum Stream Talk wylądował. No i oczywiście klasyczny test mikrofonu. Tyle twarzy ja zapamiętałem, tylko jedną, bo wiele razy. To nie przypadek, że byłaś ze mną. Mi się marzy, by to powtórzyć. Mówię serio. Tobie się marzy superbohater z taką energią. Tego wieczoru wyrwij mnie z domu. Nie mam peleryny, za to nowy dres z Ortalionu. Bądź moim superhero, bądź moim superhero, bądź moim superhero. Może nim powiemy o jakości, którą już słyszeliście i mogliście ocenić, piszcie w komentarzach, który mikrofon przypadł Wam najlepiej do gustu, to warto podkreślić, że testowaliśmy w wyjściowej pozycji, bo mimo wszystko wydaje mi się, że wielu z Was z takiej będzie korzystać, kupując mikrofon, bo nie każdego stać, albo nie każdemu będzie się chciało instalować ramię. Dokładnie, czyli plug and play po prostu zrobione, żadnych wtyczek, żadnych kompresorów, żadnych equalizerów i tak też tak testowaliśmy te mikrofony. Warto wspomnieć, że HyperX, Razer i JBL mają dodatkowo wsparcie softowe. Ale jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to ja tutaj sobie to poukładałem w głowie i moim zdaniem najmniej podobało mi się jakość HyperXa. Była taka, no, trochę przekształcona, taka delikatny, robotyczny był ten dźwięk. Później dałbym Razera, który był trochę czystszy, ale nadal blisko bardzo gdzieś tam, podobny, bardzo podobny. I szczerze, gdybym kilka razy zmieszał te mikrofony, możliwe, że już bym tak łatwo nie odróżnił ich. Później JBL, trochę ładniej, ale bym powiedział mało soczyście i mało mięsiście i dość... No, generalnie było ok. No, nadal ten dźwięk był delikatnie zniekształcony, był też troszeczkę nieczysty. Ale Endorfi? No, tutaj potężne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o Endorfi, to faktycznie jakość delikatnie studyjna, nawet bym powiedział. No... Faktycznie nie mamy dźwięku otoczenia, wycinane są faktycznie, tak. Znaczy, jest tego pełna... dźwięku w żadnym nie było, to trzeba powiedzieć, że wycinanie dość... O, delikatnie w HyperXie było słychać. Ale dość nieźle sobie tak radzą z tym wycinaniem, ale Endorfi pod względem soczystości tego dźwięku, tego, żeby on był taki plastyczny i wokalnie ładniej można się już bawić, wysokie, niskie tony, wow, no odstawił moim zdaniem konkurencję. Dźwięk był przede wszystkim w pełni basowy, bardzo dobrze brzmiący, pełny, tak bym to określił i tutaj ogromny plus dla Endorfi. Niestety dla mnie nie do przejścia jest to, żeby ten gain był połączony z odsłuchem. I no jest tutaj... największy to minus tego mikrofonu. Właśnie, chciałbym po prostu, żeby Endorfi wprowadziło apkę, która by temu zaradziła, bo mam wrażenie, że może to być po prostu rozwiązanie softowe. Tak, a grzebanie też w Windowsie to może nie jest docelowo to, czego chcieli byśmy od użytkowników, którzy kupują podstawowe i tanie mikrofony. Każdy mikrofon ma swoje plusy i minusy, każdy mikrofon ma jakieś swoje wyróżniki od wyglądu przez rodzaj ustawień do bardziej złożonych jak JBL-u, do żadnych jak w przypadku HyperXa. Wy wiecie już na co byśmy raczej postawili, no ja bym postawił na jakość chyba, bo po prostu ten dźwięk tu jest najlepszy, a zresztą bym był w stanie sobie poradzić. Pytanie, który na Was zrobił największe wrażenie, dajcie znać w komentarzach i dla zasięgu oczywiście like, prosimy, każdy będzie mile widziany. I zasubskrybujcie kanał, a my się żegnamy. Trzymajcie się, cześć! Hej!